Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów o tym, żeby nie próbować. Zapraszam. Kiedy Wy to oglądacie i jeśli wszystko poszło dobrze, to ja jestem właśnie w Kokotku, a przywitać powinnam się z Wami takim wielkim dobry wieczór, ponieważ nagrywam to mocno po północy. Ale nie chciałam robić przerwy przez to, że ostatnio była ta przerwa taka trochę niespodziewana. Więc szybki, krótki odcinek, który jest zainspirowany moją niedawną rozmową z kimś bardzo mi bliskim. Kiedy wymieniałyśmy się różnymi poglądami, opowieściami z życia i swoimi duchowymi doświadczeniami, ja powiedziałam takie zdanie, że ja próbuję coś robić. I wtedy ta osoba powiedziała mi, że nie da się próbować. Ja byłam bardzo zdziwiona i ona podała mi taki przykład, żeby spróbować wstać. No i kiedy chcielibyśmy spróbować wstać, to okazałoby się, że albo siedzimy, albo stoimy. Nie da się być w zawieszeniu. Nie da się być w tym momencie przejściowym. To znaczy, można pewnie się trochę podnieść i zawiesić, ale nadal trochę właściwie już się nie siedzi, a jeszcze się nie stoi. Pewnie rozumiecie, o co chodzi. Jest późno naprawdę. W każdym razie, o co w tym by chodziło i jaki jest morał? Morał jest taki, że jeśli masz do zrobienia jakieś rzeczy, to je rób. To przestań myśleć o tym, że może kiedyś, że może spróbujesz. Po prostu zacznij. Kroczek po kroczku. Milimetr po milimetrze, ale do przodu. I to jest dobra nowina, to jest dobra wiadomość, że my jesteśmy w drodze do celu. I piękne w tym jest to, że ja nie muszę próbować, ja mogę robić. Ja przez wiele lat w moim życiu miałam taki duży lęk przed tym, co nowe. Lęk głównie przed porażką, że mi się nie uda. Bo nawet jeśli chciałam te nowe rzeczy próbować, to były rzeczy, które mnie powstrzymywały, były mechanizmy, które sprawiały, że bałam się rozpocząć. Bo co, jeśli mi nie wyjdzie? Bo co, jeśli okaże się, że nie potrafię? Tymczasem może warto zmienić myślenie i właśnie zacząć to robić. Bez lęku, z takim poczuciem wolności, że tak, może mi nie wyjść, tak, mogę się pomylić, tak, może być nieidealnie i to jest okej. Przestańmy próbować, zacznijmy robić. To nie jest taki morał autorytarny, bo oczywiście my w potocznym języku będziemy mówić, że próbujemy, spróbujemy, chcemy spróbować. Ale jeśli sobie przestawimy w głowie tę klapkę, że ja po prostu to robię, to być może stanie się to dla mnie znacznie ważniejsze i może jeszcze bardziej się do tego przyłożę. Może zacznę to robić na 100%, może całe moje serce będzie zaangażowane w to działanie, bo przestanę myśleć, że to jest takie na pół gwizdka, takie jeszcze niepoważne, takie tylko odrobinkę. Ale stanie się to czymś, co jest dla mnie na tyle istotne, że chcę to zdobyć. I pytanie dzisiaj jest takie, co przestanę próbować, a zacznę robić? I zacznijmy to robić. Pozdrawiam Was najserdeczniej z Kokotka. Tam jest tak, że jest 24 godziny na dobę, możliwość adoracji, więc noszę Was w sercu, pamiętam o Was w modlitwie. Was też o modlitwę proszę. I mam nadzieję, że o normalnej porze widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!